Oczywiście, że sobie poradzisz, jak zwykle uciekniesz. Jesteś niesprawiedliwy. A jak nazwiesz swój wyjazd do Francji? Tato, jadę do pracy, o której nic mi nie mówisz. To nie ma z tobą nic wspólnego, to moje życie. Wiem. Przepraszam. Tylko ty mi zostałaś. Chcę dla ciebie jak najlepiej. Nie chcę, żebyś się wygłupiła. Znowu? Tego nie powiedziałem. Nic mi nie jest. Nie zapominaj, że byłaś chora. Nie zapomnę. Nie jesteś jeszcze w pełni sił, żeby jechać. Jeśli cię posłucham, nigdy nie wyjadę. Nie mów tak. Chcę zrealizować własny pomysł. Jeśli mi się uda, będzie to dla mnie oznaczać początek nowej kariery dziennikarskiej. Wreszcie przestaniesz mną kierować. Nie kierowałem tobą. Chciałem tylko, żebyś wróciła tam, gdzie jest twoje miejsce, na Wall Street. Już o tym mówiliśmy. Bardzo się starałam, ale nic z tego nie wyszło. Nie musisz od razu wyjeżdżać. Kiedy płyniesz? Lecę. A ty się dziwisz, czemu wciąż się o ciebie martwię. Muszę. Obiecuję, że nic mi się nie stanie. Mówi kapitan Denver. Z przykrością muszę państwa poinformować, że na skutek czołowego wiatru nasze opóźnienie wynosi obecnie 20 minut. W Paryżu wylądujemy o 11:17 czasu miejscowego. Przepraszam za opóźnienie i mam nadzieję, że nie pokrzyżuje to państwu planów. Kathleen Beller i François-Éric Jeandon w filmie Walc w obłokach. W pozostałych rolach.
Je peux vous aider? Oh, oui, je suis très... Do you speak English? Zna pani angielski? May I help you? W czym mogę pomóc? Dzięki Bogu. Thank heaven for that. Yes. I'm Miss Tolliver. Nazywam się Meredith Tolliver. Miss Tolliver. Pani Tolliver. I'm here to see Mr. DePaul. Pan DePaul miał się ze mną spotkać. Okropnie się spóźniłam. We were expecting a Mr. Tolliver. Pan Tolliver miał tu być o 12:00. Mister. Chodzi pani o mojego ojca? Często mnie z nim mylą. Samolot miał opóźnienie. Mogła pani zadzwonić. Wolałam od razu przyjechać. Godzinę później. Skoro tak wyszło, chciałabym przełożyć spotkanie na popołudnie albo na jutro. Pan DePaul nie może już pani dzisiaj przyjąć, ani jutro. Nie ma czasu do końca tygodnia, to bardzo zajęty człowiek. Przyleciałam aż z Nowego Jorku, żeby przeprowadzić z nim wywiad. Wywiad? Jestem dziennikarką. Pan DePaul nie spotyka się z dziennikarzami, wszyscy o tym wiedzą. Zgodził się. Nic nie poradzę. Kiedy pan DePaul się pokaże, powiem, że pani była. I proszę go przeprosić. Oczywiście. Niech pani później zadzwoni. Do widzenia. Niech to. Dzień dobry. Angielka, Amerykanka. Zobaczyłem nogi i pomyślałem sobie, Francuzki takich nie mają. Coś jest z nimi nie tak? Przeciwnie, są doskonałe. Dziękuję. Pan tu pracuje? Oczywiście. U pana DePaula? To bardzo tajemniczy człowiek. Nie spotkała go pani? Nie, ale spotkam. Jaki on jest? Dlaczego pani pyta? Jestem dziennikarką, chcę przeprowadzić z nim wywiad. Pan DePaul nie lubi dziennikarzy, wszyscy o tym wiedzą. Słyszałam. Dlaczego? Bo nie chce rozgłosu. Jest bardzo skryty. Może coś ukrywa. Pan DePaul broni swojej prywatności. Takie jest moje zdanie. Do widzenia, panno Tolliver. Ona jest jakaś dziwna. Nie lubi pani Monique? To ona mnie nie lubi. Nie ułatwi mi spotkania z panem DePaulem. Chroni go. Może ja pomogę. Pan? Mam na nią wpływ. Chciałabym, żeby wiedział, że to nieporozumienie, że mi przykro. Może da mi jeszcze jedną szansę. Zobaczę, co da się zrobić. Mógłby pan zadzwonić albo poprosić Monique. Zatrzymałam się w pensjonacie Madame Hibert. Nie w hotelu Grand Louis? Tam jest za drogo. Zadzwoni pan? Postaram się. Dziękuję. Podrzucę panią. Dziękuję, przejdę się.
Może mi pan wskazać drogę? Trzeba skręcić w prawo, pójść prosto do miasteczka i minąć kościół. To daleko. Poradzę sobie. Nie rozumiem. Jakieś kłopoty? Amerykanin? Mam nadzieję, że zna pan francuski lepiej niż ja. Phil Bundy, Meredith Tolliver. Mademoiselle est notre nouvelle pensionnaire au numéro 3. Ah oui. Vous voulez lui expliquer pour le réfrigérateur, la douche, le... Pas de problème, madame. Je vais lui expliquer et tout ira bien. Ah. Merci beaucoup, monsieur Phil. Soyez bénis. Vous êtes si gentil, si serviable. C'est avec plaisir, madame. Well, looks like I've been... Mam ci pokazać, jak działają urządzenia hydrauliczne, pani Iber. Merci beaucoup. W twoim pokoju. Boi się, że ludzie nie potrafią korzystać z urządzeń elektrycznych, zwłaszcza jeśli trzeba zagrzać wodę do mycia. Jest przekonana, że ktoś doprowadzi do katastrofy i wysadzi bezpiecznik. Co za pokój, nigdy tu nie byłem. Apartament prezydencki. Hilton to nie jest. W porównaniu z moim pokojem to pałac. Lodówka. Pusta. Jesteś głodna? Nie, muszę się rozpakować. Zjemy razem kolację w Sanssouci? Czy ja wiem? To nie jest wytworna knajpa. Zawsze tam jadam. Zapłacili mi dziś za lekcję muzyki, więc mogę ci coś postawić. Tak nie można. Wszyscy mamy ograniczony budżet. Nie stać nas na drogie jedzenie. Dobrze, pójdę. Ale płacę za siebie. Liczyłem, że tak powiesz. Chciałabym teraz wziąć prysznic. Wiesz, co się z tym robi? Chyba działa. Wygląda na późny wiek XIX. Mam pomysł, kiedy będziesz się kąpać, będę zawsze pod ręką. Poradzę sobie. Jak chcesz. To jak ci na imię? Meredith. Meredith Tolliver. W 7:30? Do zobaczenia. Zrezygnowałem ze wszystkiego, ze szkoły, ze studiów, z rodziny, pracy. To z czego żyjesz? Różnie.
Ze wszystkiego, co nie wymaga pozwolenia na pracę. Uczę angielskiego, gry na flecie, niekoniecznie jednocześnie. Pomagam pani Solange w restauracji. Biorę wszystko. Nie masz żadnych ambicji zawodowych? Nie. Widzisz, nie mam na to czasu. Oddaję się poszukiwaniu. Poszukiwaniu czego? Szukam ideału kobiety. I jeszcze nie znalazłeś, ależ tak? Nieraz. Co tydzień znajduję inną. I okazuje się, że wcale nie jest ideałem. Właśnie. Zaczyna się obiecująco. Nagle ją dostrzegam w zatłoczonej sali. I mówię sobie, to jest to ideał. Jest wspaniała, zachwycająca. A kiedy zaczyna coś mówić... Meredith? My powinniśmy się spotykać. Dwoje Amerykanów za granicą. Musimy trzymać się razem. Zanudziłbyś się. Daleko mi do ideału. Chyba masz rację. Strasznie grymasisz przy jedzeniu. Monsieur Phil? Telefon. Może to w sprawie pracy, a może to kobieta doskonała. Wolałbym coś zarobić. Nie smakuje pani? Było bardzo dobre. Nic pani nie zjadła. Ależ tak, zjadłam więcej niż zwykle. Dawno nie jadłam czegoś tak pysznego. Myślałam, że Amerykanie lubią jeść. Naprawdę mi smakowało. Może jestem trochę zmęczona. Dzwoniła pani Iber, mam ci przekazać, że François de Paul spotka się z tobą jutro o 14:30. Naprawdę? Musisz mieć w sobie coś. Zazwyczaj nie spotyka się z dziennikarzami. Wszyscy o tym wiedzą. Dzień dobry. Jestem umówiona. Monsieur de Paul. Miss Tolliver. Panna Tolliver. Welcome, Miss Tolliver. Witam. Mr. de Paul. Pan de Paul. We własnej osobie. Very funny. Bardzo śmieszne. Glad you think so. Dziękuję. Why all the games? Why po co było to przedstawienie? Spóźniła się pani. Nie z mojej winy. Proszę usiąść. Pomysł założenia francusko-amerykańskiej spółki Chateau Paul wziął się z chęci połączenia tradycyjnej technologii produkcji wina z amerykańską strategią marketingową. With the unparalleled marketing expertise available in the United States.
Po drugie, chcieliśmy przenieść tradycję picia francuskich win i zaszczepić ją na gruncie kalifornijskim. Gdyby chodziło mi o te informacje, zostałabym w Nowym Jorku. Czyta mi pan notatkę prasową, która ukazała się 3 miesiące temu. Wiem o pańskim kalifornijskim przedsięwzięciu, nie po to tu przyjechałem. Jak mogę pani pomóc? O ile mi wiadomo, jest pani komentatorem na Wall Street. Od 8 miesięcy pracuje pani dla gazety New York Financial. Nie mam nic więcej do dodania. To, że pracuję dla jednej gazety, nie znaczy, że nie wolno mi pracować dla innych. Chciałabym opracować pańską biografię. Człowiek, który stoi za Chateau Paul, prawdziwy François de Paul. To byłby mój pierwszy artykuł na temat wybitnych umysłów finansowych dekady. Pochlebia mi pani, ale nie mogę pani pomóc. Zawsze chętnie informuję prasę o moich posunięciach w interesach, jednak nigdy nie zdradzam szczegółów mojego życia prywatnego. To dlaczego zgodził się pan na to spotkanie? Napisała pani, że pani przyjazd nie ma nic wspólnego z gazetą. Bo nie ma. Ukryła pani prawdziwy cel swojej wizyty. Powinna była pani wiedzieć, że nie udzielę pani tego wywiadu. Rozumiem, że zgodził się pan na spotkanie, bo nazywam się Tolliver. Spodziewałem się syna. Nie wiedziałem, że jest jeszcze córka. Moja wizyta nie ma nic wspólnego z moim ojcem. Przykro mi, że nie mogę pani pomóc. Tracimy czas. Do widzenia. Nie pomoże mi pan? Nie. Dobrze, ale oświadczam, że napiszę ten artykuł nawet bez pańskiej pomocy. Do widzenia. Chwileczkę. Tak. Czy uczyni mi pani ten zaszczyt i zje ze mną kolację na gruncie całkowicie prywatnym? Idź do diabła. Jak to nie wiesz, gdzie jest? To twoja pracownica. Posłuchaj, Latimer. Na razie jeszcze jesteś szefem tej gazety, ale mogę to łatwo zmienić. Dowiedz się, gdzie ona jest i co robi. Meredith, gdzie jesteś? Witaj, Romeo. Czemu siedzisz w pokoju? Dlaczego nie korzystasz ze słońca jak wszyscy? Znasz kogoś, kto zna François de Paula? Wszyscy go znają. Opowiedz mi o nim. Co? Wszystko. Wszystkiego nie wiem. Jest bogaty, wpływowy, wysportowany, świetny towarzysz, trochę zamknięty w sobie. Kobiety? Lgną do niego jak pszczoły do miodu. Taki facet jak on z łatwością znajdzie idealną kobietę. Co on ukrywa?
François de Paul jest bardzo miły, polubiłabyś go. Tak uważasz? Co robisz jutro? Nic szczególnego. Chcesz przeżyć prawdziwą przygodę? Przygodę? Zawsze. Interesują cię balony? Balony? Tak, należę do ekipy pomocniczej. Akurat brakuje nam jednej osoby. Mam polecieć balonem? Nie, my pracujemy na ziemi. Obserwujemy lot balonu i staramy się pierwsi przybyć na miejsce lądowania. Zobaczysz, będzie nieźle. Zgoda. Pod warunkiem, że nie każesz mi latać. Wezmę dla ciebie kurtkę. O 5:00 może być zimno. O 5:00? Jakie piękne, tego się nie spodziewałam. Można się zakochać. Który jest nasz? Biało, niebiesko, czerwony. Walc w obłokach. To tamten. No nie. Znasz Monique? Niestety. Od paru miesięcy próbuję się z nią zaprzyjaźnić. Nie warto, to krowa. Poza tym jest zbyt inteligentna, żeby być ideałem. Co ona tu robi? Dzień dobry, panno Tolliver. Mówiła pani, że będzie pani natrętna, ale nie sądziłem, że posunie się pani tak daleko. Wcielono mnie do pańskiej ekipy. Gdzie się podziała garsonka, biżuteria i buty na obcasa? Sport balonowy to moje hobby. Tak? Latałam, zanim nauczyłam się chodzić. W takim razie czuję się zaszczycony. Kłamiesz, aż ci się z nosa kurzy. Mamy dziś nowego członka załogi, wybitnego gościa z Nowego Jorku. Panna Meredith Tolliver, to Jean-Paul, a to Raymond. Zna pani Monique. Z uwagi na silny wiatr uważam, że będzie najrozsądniej, jeśli zabiorę najlżejszego pasażera. Mnie? To pani hobby. Napijesz się kawy? Chętnie. Chodźmy do samochodu. Startujemy, nie ma czasu. Latanie balonem w tej części Francji ma szczególny urok. Warunki atmosferyczne, zwłaszcza latem, są doskonałe. Mówiła pani... Tolliver, otwórz oczy. Nie mogę. Musisz.
chce na ziemię. Nigdy nie leciałaś balonem. Nie powinnaś była posuwać się tak daleko, to nierozsądne. Nie wiedziałam. Chcę na dół. Dlaczego? Tu jest tak pięknie. Zapewniam, że nie chcę cię pognębić. Chcę na ziemię. Nie wiesz, co tracisz. Wolność, spokój, cisza. Jesteśmy w królestwie ptaków i aniołów. Teraz lepiej. Odwagi. Rozejrzyj się. Aż zapiera dech. Tu w górze nic nam nie grozi. Jak to? Zwyczajnie. Nas, baloniarzy, chroni specjalna modlitwa. Niechaj wiatry niosą cię łagodnie. Niech słońce pieści cię ciepłymi promieniami. Wzleć wysoko, by Bóg śmiał się wraz z tobą i oddał cię z powrotem w kochające ramiona Matki Ziemi. Piękne. Spójrz. To wspaniałe. Niesamowite. Nie wiedziałam, że tak to będzie. Nie? Bałam się latać. Wszyscy o tym wiedzą. Dokąd lecimy? Mieliśmy dolecieć tam. Mieliśmy? Tak. Odbywamy tak zwany lot do celu. Wszyscy musimy wylądować w oznaczonym miejscu. Widzisz znak po lewej stronie rzeki? Kto doleci tam najprędzej, wygrywa. Przeze mnie przegrasz. Nie szkodzi. Przykro mi. Słusznie. Ale nie żałuję. Jest wspaniale. Miałeś rację, to rzeczywiście królestwo aniołów i ptaków. Czuję się jak ptak. Mogłabym tu zostać na zawsze. W porządku? Nic mi nie powiedziałeś, ale ci się podobało. Było fantastycznie. Co teraz o nim myślisz? To był podstęp. Przysługa za przysługę. Dziękuję. Moje gratulacje. Jutro o 10:00 pokażę ci swoje winnice. I tam czegoś się o tobie dowiem? Przekonaj się sama, w końcu jesteś dziennikarką.
Żadnych przestarzałych urządzeń. Jeśli w tej grze chce się odnieść sukces, produkcja musi być nowoczesna i efektywna, a ja lubię mieć efekty. Wino, balony, samochody i punktualni goście. Trudno cię rozgryźć. Za to twoja osobowość jest prosta i nieskomplikowana. Ojciec uważa, że zamiast zajmować się pisaniem, powinnam wraz z nim zarządzać Imperium Tolliverów. Jest potężne. Można sądzić, że to coś w sam raz dla młodej, ambitnej kobiety. Starałam się. Straciłam 2 lata, próbując sprostać wymaganiom ojca. Kiedy umarł Rory, mój brat, bliźniak, on i mama zginęli w katastrofie lotniczej. Przykro mi. To było 5 lat temu. Dlatego boisz się latać. Tak jak mój ojciec. Wczoraj byłaś bardzo dzielna. Nie miałam wyboru. Próbowałaś zająć miejsce brata. Starałam się. Bardzo. Rory był ambitny. Gdyby żył, poszedłby w ślady ojca. Ja nigdy nie mogłam wykrzesać z siebie dość entuzjazmu. Dziedziczka musi chcieć rządzić. Nie wytrzymałam napięcia. Rozchorowałam się. Aż tak? Tak. Naprawdę grasz na flecie. Tak, sama widzisz. Czy bal de Tournai to ważne wydarzenie? Bal baloniarzy to najważniejsze wydarzenie towarzyskie. Tak myślałam. Jaki strój? Na bal baloniarzy nawet ja wyjmuję z szafy smoking. Idziesz? Z Monique. Ach, tak. A ty? François de Paul mnie zaprosił, więc nie możesz mu odmówić. Thank you.
Wiesz, że jesteś najpiękniejszą kobietą na balu. Dziękuję za komplement. Phil ma inne zdanie na ten temat. Jakie? Uważa, że piękne kobiety są pozbawione rozumu. Nie ma racji. Myślę, że czas wziąć przykład z pewnej bajki. Kopciuszku, zabawa się rozkręca, a baloniarze potrafią być nieobliczalni. Wiem z doświadczenia, że lepiej w porę stąd zniknąć, zanim zapanuje tu szaleństwo i totalny chaos. Jak sobie życzysz. Gdzie twój płaszcz? Wieczór był tak ciepły, że nie wzięłam. Zmarzniesz. Nic mi nie będzie. Zaczekaj tu. Zła, jaki piękny, jak jego właścicielka. Nie mogę tego przyjąć. Nie odmawiaj mi tej drobnej przyjemności. Nie. Masz rację. Nie wypada, żeby dorośli ludzie kochali się w samochodzie jak nastolatki. Nie o to mi chodzi. A o co? Nie wiem. François, zawieź mnie do domu. Nie sądziłem, że jesteś tchórzem. Nie jestem. Nie? Jestem ostrożna. Nie nalegaj. Dobranoc. Hi.
Wyglądałaś rewelacyjnie. Tak, Ray Latimer do pana na czwórce. Najwyższy czas. Gdzie ona jest? Z kim? Jak to? Co robi? Czekaj. Połącz mnie prędko z biurem podróży. Na pewno nic więcej nie chcesz? Na pewno. Może rogalika z czekoladą, z dżemem? Phil, proszę. Dobrze się bawiłeś? Wiesz, zaczynam się nad sobą zastanawiać. Może to moja wina, że nie mogę znaleźć ideału, bo sam nie jestem doskonały. I kto to mówi? Zauważyłem, że ty bawiłaś się świetnie. Czułam się jak kopciuszek. Książę z bajki przemienił się w szczura? Nie. To dobrze. Pani Iber powiedziała, że tu jesteś. Podać kawę? Mocną, czarną, bez cukru. Myślałem, że tylko ja mam kaca. Ja nie mam, taką lubię. Jak się udał wieczór? Tak, jak lubię. Chcę cię przeprosić. To moja wina. Nie miej wyrzutów. Jesteś zmęczony. Nie mogłem spać. O 5 rano poleciałem balonem. Patrzyłem z góry na wioskę. Myślałem tylko o tobie. Jak śpisz? Ja też nie mogłem spać. Zjesz ze mną kolację? Jeśli zgodzisz się na wywiad. Dobrze, zjemy u mnie. Jeśli nie sprawię nikomu kłopotu, będziemy sami, służba ma wolne. Kto przygotuje kolację? Pozwolę sobie zagrać rolę kucharza. Przyjdziesz? Inaczej nie udzielę ci wywiadu. Przyjdę. Ojciec pomnożył majątek, który zostawił mu jego ojciec i który kiedyś był niewielki. Dzięki niemu mała winnica stała się potężnym przedsiębiorstwem – Chateau Paul. Ja miałem kontynuować dzieło ojca. Jak mogłem odmówić? Nie buntowałeś się, że ktoś zaplanował ci życie? Perspektywa bogactwa zdusiła bunt w zarodku. Ja nie dostałam takiej propozycji. Nie masz wina. Kelner cię zaniedbuje. Najpierw wywiad. Następne pytanie.
Aspiracje, oczekiwania. Nie wiem, czy osiągnąłem to, czego się po mnie spodziewano. Na szczęście czy na nieszczęście, ojciec mój zmarł, zanim kontrolę nad przedsiębiorstwem przekazano oficjalnie w moje ręce. Nie wiem, czy zaakceptowałby moje metody, ale na pewno nie oddałby mi dobrowolnie zarządzania. Tylko śmierć mogła odebrać mu pasję jego życia. Chateau Paul. Mówisz nie na temat, opowiadasz mi o ojcu zamiast o sobie. Są ciekawsze tematy do rozmowy. Możesz to wyłączyć? Nie powiedziałeś mi nic o sobie. Co jeszcze chcesz wiedzieć? Ile mam plomb? Jakiego płynu po goleniu używam? Z jakimi kobietami spałem? Oczywiście, że nie. Ale chcę wiedzieć, jaki jesteś naprawdę. Jak mam napisać o tobie prawdę, jeśli nie pozwalasz nikomu zbliżyć się do siebie i lepiej cię poznać? Od kilku dni spędzamy ze sobą dużo czasu. Jeszcze nie wyrobiłaś sobie o mnie zdania? To nie to samo. Czymże jesteśmy, jak nie sumą opinii różnych ludzi? Wiesz, czego ja się o tobie dowiedziałem? Że jestem nachalną Amerykanką, która za wszelką cenę chce dopiąć swego. Myślisz, że inni nie chcą? Tego nie powiedziałam. Powiem ci, czego dowiedziałem się o tobie. Jesteś córką bogatego i wpływowego człowieka. Ojciec całkowicie cię zdominował. Próbował kierować twoim życiem. Zwłaszcza po śmierci brata. A ty postanowiłaś odnieść sukces bez jego pomocy i bez jego pieniędzy. Wiem też, że byłaś chora i jeszcze nie do końca odzyskałaś siły. Skąd ty to wiesz? Ty mi powiedziałaś. Może nie wprost. Oczywiście nie jestem tak wnikliwym obserwatorem, jakim jest dziennikarz. Czego się jeszcze dowiedziałem? Że jesteś miła, czarująca, piękna. Nie mów tak. Cholera. Teraz wiem jeszcze, że jesteś niezdarą. To nie koniec świata, trzeba to zaraz namoczyć. Przyniosę ci ubranie. Twoje rzeczy będą za duże. Znajdę coś. Zdejmij sukienkę. Nie tutaj.
Możesz na chwilę wyjść? Dzień dobry. Pomyślałem, że już nie śpisz. Dzień dobry. Przyniosłem ci kawę. Jakie śniadanie pani sobie życzy? Francuskie, amerykańskie, angielskie? Nie będę jadła. Chcesz latać balonem z pustym żołądkiem? To nierozsądne. Podam ci kawę. Proszę, zostaw mnie. Nie chcę śniadania, nie chcę kawy. Nic nie chcę.
What is it? Jesteś zła? Are you angry? No. Nie. Sorry? Żałujesz? Oczywiście, że nie. Then what? To o co chodzi? I can't explain. Nie mogę ci wyjaśnić. Daj mi trochę czasu. I can't leave. Nie mogę. Surely you must see that. Last night we were happy. W nocy było nam tak dobrze. As close to each other as you. Byliśmy tak blisko, jak tylko może być dwoje ludzi. Czułem cię całym sobą. Ciałem, umysłem, skórą, językiem, palcami. A teraz jesteś obca. Dlaczego? Czemu się przykrywasz? Boisz się? Oczywiście, że nie. Boisz się światła. Jesteś sobą tylko w nocy? Umiesz się kochać tylko po ciemku? Proszę, bądź cierpliwy. Nie wymagaj od zakochanego mężczyzny, żeby był cierpliwy. Ubierz się i zejdź na śniadanie. Usmażyłem ci jajecznicę. Masz zjeść bez dyskusji. Moja jajecznica jest genialna. Może być. Dobrze ci w ubraniu mojej kuzynki. Co ja mówiłem? Kocham. Co? Tak powiedziałeś, słyszałam. Zdawało ci się. Usiądź. Nie wykręcisz się od śniadania. Potrzeba ci dużo energii, żeby popłynąć po niebie balonem. Powiedziałeś, kocham, słyszałam. Wczoraj też to powiedziałeś. Nigdy. Jestem Francuzem. To, co między nami zaszło, to było zwyczajne zaspokojenie potrzeby ciała. Uwiodłem cię z zimną krwią. Wy, Amerykanie, jesteście tacy sentymentalni. Uwiodłeś mnie z zimną krwią? Tak. Wcale tak nie uważam. Zjedz wreszcie śniadanie. Są. Jest mój balon. Traci wysokość. Chyba tędy. Słyszałem huk. Wezwać karetkę? Biegnij po samochód. Meredith?
D'accord. François. Co się stało? Mieliśmy wypadek. Wyrzuciło cię z samochodu. Ile widzisz palców? 3. Nie masz wstrząsu mózgu. Nie bój się, nie rozebrałem cię. Zdjąłem ci tylko buty. Mam nadzieję, że mi wybaczysz. Znalazłem to na podłodze. To nie najlepsze zdjęcie. Kiedy zostało zrobione? Ponad rok temu. Oddaj. Wyglądasz znacznie lepiej. Tak myślisz? Chcesz mi o tym opowiedzieć? O czym tu mówić? Anoreksja, choroba wywołana odchudzaniem. Nie tylko. Życie w ciągłym napięciu. Jak długo chorowałaś? 5 lat. Ale już jestem zdrowa. Tak. To się zaczęło, kiedy zginęli mama i Rory. Jak to się stało? Rory leciał samolotem firmy i rozbił się o skałę. Marzenia ojca się rozwiały, moje też. Tata myślał, że zajmę miejsce brata w firmie, a mamy w domu. Kiepskie zastępstwo, ale chociaż wszystko zostałoby na swoim miejscu. Jak w prawdziwej dynastii. Nie udało się. Okazało się, że nie nadaje się do tej roli. To była totalna klęska. Klapa. Zaczęłam się głodzić. Robiłam to bezwiednie. Nienawidziłam świata, życia, siebie. Nikt niczego nie zauważył. Nawet ja. Aż wylądowałam w szpitalu. Byłam o krok od śmierci. Mój terapeuta, dr Layton, każe mi nosić to zdjęcie, żeby mi przypominało, do jakiego stanu się doprowadziłam. Jesteś już zdrowa? Wypisali mnie ze szpitala. To nie to samo. Czuję się lepiej. Kiedy mam dobry dzień, nie boję się spojrzeć w lustro. Jesteś piękna. Nie przesadzaj. Naprawdę. Jutro będę miała podbite oko. Nikt nie zauważy. Poza tym drobna niedoskonałość urody tylko ją podkreśla. Nie pocieszaj mnie, wiem jaka jestem. Dlaczego nie chcesz spojrzeć prawdzie w oczy?
Czemu udajesz, że jesteś kimś innym? Jesteś piękna, trzeba cię podziwiać, kochać. Nie mów tak, przecież to prawda. Czego ty chcesz, Tolliver? Nie chcę być Tolliverem. Chcę być sobą. Kobietą, którą ludzie doceniają za to, kim jest. I kochają? Też. Zanim ty kogoś pokochasz, musisz się nauczyć kochać siebie. To trudne. Nieprawda. Jesteś piękna, urocza, inteligentna, odważna. Skoro sama nie dostrzegasz urody swojego ciała, jak ja mam pomóc ci ją dostrzec? To źródło nieopisanej rozkoszy, którą możesz dawać i brać. Zaprzeczysz? Nie wiem. Więc wczoraj udawałaś? Nie. Musisz wyjść z ciemności. Spójrz na siebie. To nie takie trudne. Żeby znaleźć prawdziwą miłość, musisz się najpierw odkryć. Zrozumieć, kim jesteś naprawdę. To już jakiś postęp. Prześpij się. Jutro wypoczniesz, a wieczorem przyjdziesz do mnie. Dzień dobry. Mam gościa u siebie, tak? Dobrze, dziękuję. Tata, skąd się tu wziąłeś? Na Boga, co ty wyprawiasz? Wiesz co? Zbieram informacje do artykułu na temat François de Paula. Wiesz, co to za człowiek? To nie ma z tobą nic wspólnego. François de Paul to awanturnik. Jest bogaty i lubi się zabawić. Pieniądze, wino, sport, kobiety. Piękne kobiety. On nie jest taki. Nic o nim nie wiadomo. Podejrzewam, że to jakiś oszust. To przyzwoity człowiek, jest dla mnie bardzo miły. Wierzę. Nie rozumiem. Nie wiesz? Strzeże swojej prywatności. Dla mnie zrobił wyjątek. Nie wiesz dlaczego? Bo jest miły. Spotkał się z tobą, bo nazywasz się Tolliver. Nie. 9 miesięcy temu starał się u nas o poparcie finansowe, ale mu odmówiłem. Spotkał się z tobą, bo pomyślał, że zmieniłem zdanie i wysłałem na przeszpiegi córkę, żeby rozeznała się w jego wątpliwych interesach. Nieprawda, nawet nie wiedział, że masz córkę. Na pewno spodziewał się mojego syna. Wierzę, że on ma niewątpliwy urok osobisty, jak wszyscy Europejczycy. Na pewno postarał się o to, żeby zawrócić ci w głowie. Ale nie daj się na to nabrać. Jemu zależy tylko na pieniądzach.
Wie o tobie wszystko. Wie, że łatwo mu ulegniesz. Przestań. Połowa kobiet w Europie ugania się za nim. Pewnie mu się zdaje, że robi ci przysługę. Jak śmiesz tak mówić? Bo jestem twoim ojcem i martwię się. Martwisz się o swoje pieniądze i wpływy. Gdyby mi na tobie nie zależało, nie przyleciałbym tu pierwszym samolotem. Samolotem? Nie chcę, żebyś się przez niego rozchorowała. Przestań. To ja sama wpędzam się w chorobę. Kiedy wreszcie to zrozumiesz? Gdzie lodówka? Wiedziałem. Nie mów mi, że straciłaś apetyt, bo się zakochałaś. Zostaw mnie. Jeśli mnie kochasz, wyjdź. Czekałem na ciebie. Niepotrzebnie, szkoda twojego czasu. O czym ty mówisz? Nic z tego nie będzie. Nie wierzę. To koniec. Co się stało? Przyjechał mój ojciec. Tego się bałem. Podobno chciał się ze mną widzieć. Ktoś musiał mu podać twój adres. Zdenerwował cię? Powiedział tylko to, o czym i tak wiem. I tak cię to wytrąciło z równowagi? Jutro mam się z nim spotkać, wyjaśnię to z nim. Nie. Tak. To pozbawiony uczuć próżny starzec, gorszy niż ja. Co jeszcze ci powiedział? Muszę się pogodzić z tym, że jestem brzydką, opętaną neurotyczką. Ojciec tak ci powiedział? Nie musiał, sama o tym wiem. Pokażę ci brzydką, zwariowaną neurotyczkę. Dokąd idziemy? Zobaczysz. Spójrz. Kto to jest? Madame de Paul. Nie rozumiem. To moja żona. Co się stało? Zakochała się w innym. Dałem jej rozwód. Chciałem, żeby była szczęśliwa. Ale... On jej nie kochał. Chodziło mu o jej pieniądze. Był narkomanem. Brał heroinę.
Niebawem Felice wpadła w nałóg. On popełnił samobójstwo. Szkoda, że jej nie zabił. Wyświadczyłby jej przysługę. Kiedy to się stało? Rozwiedliśmy się 5 lat temu. Felice jest tu 2 lata. Jest niewiele starsza od ciebie. Już wiesz, po co cię tu przyprowadziłem? To jest prawdziwa tragedia. Zmarnowane życie. Ty też chcesz je sobie zmarnować? Co z tego, że nosisz przy sobie zdjęcie, żebyś pamiętała, kim byłaś? Rzeczywistość jest inna. Wsiadaj. Posłuchaj. Kocham cię i chcę spędzić z tobą resztę życia. Ale nie chcę żyć z tobą w ciemności. Powierzyłem ci swoje tajemnice. Ty też musisz mi zaufać. Kiedy będziesz gotowa, przyjdziesz do mnie sama, wolna, w świetle. Rozumiesz? W świetle. Odwiozę cię do domu. Nie wiem, czy osiągnąłem to, czego się po mnie spodziewano. Ojciec nie oddałby mi dobrowolnie zarządzania. Niech się pan trzyma z daleka od mojej rodziny. Przyleciał pan tu aż zza Atlantyku, żeby mi to powiedzieć? Tak pan się troszczy o rodzinę? Niech pan nie przekręca moich słów. Nie wiem, o co panu chodzi. Mówię o Meredith. Niech pan da jej spokój. Może ona nie chce. Ona nie wie, czego chce. Pan wie. Jestem jej ojcem, muszę wiedzieć. Musi pan, przyznaje, ale czy pan wie? Wiem, że została uwiedziona przez bezwzględnego oszusta, który wymyślił sobie, jak szybko zarobić. Przejrzałem pana. Najpierw wykorzysta pan moją córkę, a potem dobierze się do mnie. Nic z tego, panie Depol. Mówiłem już, co pan może zrobić ze swoim kontraktem. Nie zmienię stanowiska. Mam dość pieniędzy, żeby sfinansować mój kontrakt. Jestem przekonany o jego wartości handlowej. A pańska córka jest dorosła, inteligentna i nie chce, żeby kierował nią ani pan, ani ja. Chwileczkę. Co pan chce przez to powiedzieć? Chcę się ożenić z pańską córką.
attendez ici, s'il vous plaît. Et gardez-la. Merci. W mojej rodzinie ja podejmuję decyzję. Meredith, nie chcę, żeby pan nią dłużej kierował. Jest całkowicie samodzielna. Jeśli zaś chodzi o mnie, sam decyduję o sobie. Cześć, tato. Dobry wieczór, François. Nie spodziewałam się ciebie tutaj. Rozmawiamy o interesach. Nie będę przeszkadzać. To na pewno coś ważnego. Przyniosłam swój artykuł. Biografia François de Paula. Człowieka, który zarządza Chateau Paul. Pomyślałam, że będzie ładnie, jeśli ci go najpierw pokażę. Na pewno dobrze go napisałaś. Wierzę w twój rozsądek. Przeczytaj. Rozegrałam to dyplomatycznie. Może czasem nie należy tak pilnie strzec swoich tajemnic. Jaki szlachetny gest, brawo! Nie daj mu się nabrać. Żaden wydawca tego nie wydrukuje bez zgody prawnika. Zaskarży cię. Zrobisz to? Jeśli napisałaś prawdę, nie. To dobrze, bo sprzedałam już artykuł. Kupił go World Time. Interesował ich temat, a moje nazwisko gwarantuje jakość. Wracasz do Stanów? Może. Wypływam w środę o północy. Jeśli postanowisz wrócić, znajdzie się dla ciebie miejsce w kabinie. Nie, dziękuję. Od tej pory sama będę planowała swoje podróże. Meredith. Gratuluję. Chciałam ci oddać rzeczy twojej kuzynki. Nawet je wyprałam, ale nie miałam się w co ubrać. Nie szkodzi. Moja kuzynka i jej mąż mają więcej pieniędzy niż zdrowego rozsądku. Oddasz je później. Dobrze. Polecisz znów balonem? Może. Kiedyś. Może kiedyś. Przygotuję balon. Kocham cię i chcę spędzić z tobą resztę życia. Kiedy będziesz gotowa, przyjdź w świetle. François. Wystąpili.
Opracowanie telewizyjne Studia Dźwięku Warszawa. Tekst Beata Pacak. Czytał Janusz Szydłowski.